Hej, cześć, siemaneczko wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z Cyberpunka. I tak, dzisiaj zrobimy tu misję pasja do końca, bo widzę, że tutaj będzie problem jakiś mały. Ale jaki to się okaże? Rachel na ciebie czeka. Gdzie mam iść? Prosto tą uliczką aż do budynku, przy którym stoi policjantka. Dobra. Aha, czyli tędy przechodzimy normalnie. Chyba nic mi nawet nie pipnęło. Plan, studio tutaj jest, studio filmowe. Studio brain dance'owe. No dobra. No to idziemy zobaczyć, co tam u Rachel. Inaczej sobie wyobrażałam zaklinacza morderców. O, widzisz, jestem zajebisty. Wchodź. Daj mi wejść, dziękuję. Olga, naprawimy go, o nic się nie martw. Naprawimy go! Jak to brzmi? Dobra. Halo, bym chciał najpierw tutaj... Zobacz, czegoś nie mogę skitrać. Wreszcie. No siema. Jesteśmy spóźnieni. A wali mnie to. Chwila pyta o ciebie. Porozmawiaj z nim, jest w garderobie. Serio? Mam z nim porozmawiać? Dobra, muszę minimalnie dać do góry mikrofon. A? Ała. To musiało was zabolić trochę. Ale dobra, co tutaj mamy? Paczkę kart. Na przetop. Patrzcie, patrzcie, ja tutaj gumę do rzucia nawet skaptuję sobie. Jebać tego Stevensona. Co tutaj możemy zajebać? To? Mogę tutaj skakować? Nie mogę nic skakować. Ja mogę? O, to jest dobre. To ja se wejdę tutaj, zobaczę terminy. Ha. Nowe wersje scenariusza, jebać to. Dobra. Czy mamy tutaj... Siema, kosarze, tutaj jest krzyż? Serio? Jebaństwo, oni są przygotowani już, żeby mu zrobić z głowy koszmar. Dobra, na razie pierdolę, muszę sobie tutaj eksplor zrobić. A nie kurwa, jakieś tam pierdółki. Kurwa, tutaj z góry patrzy. Jak tu zaklinasz duch? Fu. Tak, tak. Siema ziom. Dawaj mi ty burrito. To też. Też mogę tutaj zajebać. To, to, to. Kurwa, trochę tego jest. Okej. Okay. Paczka kart. Jedzenia już więcej nie chcę. Chciałeś się ze mną widzieć. Chcę, żebyś był przy mnie, gdy będę umierał. Ja pierdolę, chłopie, ty masz schizę. Nie mam przyjaciół ani rodziny. Nadal jesteś zdecydowany nagrać ten braindance? Bardziej niż kiedykolwiek. Dobra, Pismo Święte. O. Dasz sobie... Dasz radę. Dobra, będziemy go tak manipulować, żeby on... Musisz jedynie kuźwa... To zrobił. Spróbuję. Bardzo nie próbuj. Rób. Chciałeś. Amen. Dobra, pomodlę się z tobą. W końcu widzimy tak fajnie ten. Powiedz własną modlitwę. Modlitwę pańską. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się w imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nie no, serio? Odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Sorry, ale ten odcinek mi odjebał teraz z głowy. Nie rysował. Nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen. Joshua. Dobra. Zrobisz to, chłopie. Chciałbym, żebyś poszedł razem ze mną. Chcę, żebyś to ty przybił mnie do krzyża. Proszę. Tak.
Dobra. Zrobię to. Przybijmy go do krzyża. Dziękuję. Ho, ho. Ja pierdolę, ukrzyżujemy go, jak w pasji. Masz tylko kilka kwestii do odegrania. Wyświetlimy ci je w trakcie. No dobra, chłopie. Kobieto, chłopie, on... Nie, oni mi teraz zrysowali mózg po prostu. O chuj, dobra. Weź młotek i gwoździe. Chuja! Nie wierzę w to, kurwa, no nie wierzę. To jest zajebiste. Zaczekaj przy krzyżu. O ja pierdolę. Brain dance. Nie jesteś mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. O chuj. Ty nawet Boga się nie boisz. Chociaż tę samą karę ponosisz. Jebany. Ale to psychikę rysuje. Bo nie wiedzą, co czynią. O chuj. Kurwa. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki. Ale on nic złego nie uczynił. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. O ja pierniczy. Podnieśmy krzyż. Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Serio? Aż do śmierci? O ja pierdolę. Siema, ziomy. Da się to trochę przyspieszyć? Ojcze, ile ci tam zostało? W twoje ręce powierzam ducha mojego. O kurde. Amen. Amen. O chuj. To był mój najtrudniejszy projekt. Ale dowiozłam go. Co teraz? Teraz porządnie się wyśpię. Skontaktuję się z tobą w sprawie przelewu. No to do usłyszenia. Na razie. O kurwa, nie, teraz to... Rozjebaliśmy system, sorry chłopaki. Ale mi rozjebali mózg. Kurwa, jeszcze go ukrzyżowałem sam. Zajebiście. Kurwa, zajebiście. Szczerze mówiąc, zajebiście. Dobra, mamy tu jakąś misję? Jebać tam to kurde, że ten... Zadanie poboczne i zadanie poboczne. Tutaj jest jakiś pojazd. Tu i tu. Poboczne i... Tutaj już nie mamy. O kurde.
Tutaj było auto, tutaj było to. I tu jeszcze mamy. Dobra, najpierw to nieodkryte tutaj zrobimy. Ale mam za to punkty. Zdolności techniczne, czy to? W inteligencję bym poszedł. Albo właśnie w to, wytwarzanie. Wytwarzanie pójdziemy, a w inteligencji weźmiemy sobie kolejny tutaj. O, to jest dobre. No. Możemy haka zdobyć. Jak? Jak będziemy coś tutaj robić, tak? Zamknięte drzwi. Dobra. Uj, szkoda. Krzyżowaliśmy go. Dobry chłop z niego był. No ale chciał, żebyśmy to zrobili. To zrobiliśmy to. Czy my tam daleko mamy? Nie aż tak daleko, no to możemy podjechać autem, dobra. Teraz tam skoczę autem. Tym moim nowym. To za free dostaliśmy. Sorry, że nie samurajem, no ale... Ale widzimy się już na miejscu. Tak na moment jeszcze się zatrzymałem i tutaj... To właśnie to, to co tutaj widzicie, to, tą postać, to mi się kojarzy z Gwiezdnymi Wojnami. Ale tak, taki no mały szkopuł i tutaj mamy już 200 metrów, więc ja już nawet nie będę już pauzować nagrania, bo to nie ma sensu. To jest gdzieś tutaj, tak. Co to, Budda będzie zaś? Wako Okada. Potrzebuję kogoś do cichej roboty. Chodzi o założenie pluskwy na pilnie strzeżonym terenie. Szczegóły w załączniku. Dobra. Sabotaż. Ja bym wiedział, że to sabotaż będzie, to miał to w dupie. Okej, okay, nie zauważyłem. Ta część jest zamknięta. Nie ma przejścia. Ale ja zapłaciłam za bilet. A chcesz zapłacić za nowe zęby? Nie? O, pój. Dobra, spróbujemy opcjonalnie to zrobić. Zajebie im wino. Przejęcie kamery. Nie mam na to czasu. Uwaga, trzeba tutaj. Dobra, dzień dobry. Oddać adrenalina w tą
O chuj, mam przejebane. Dobra, ty będziesz miał zwarcie w ryj. Ty dostaniesz wypalenie synaps. Dobra, headshot walnąłem. Ale heda. Dobra, mamy tutaj coś. Fuu. Jebać was. Wy tu macie kasę. A tu się możemy podłączyć. Ha. Jebać to, że nie wyszło mi jak miało wyjść. 55, 1C, DB i 1C. Wszystkie! Tak to się hakuje. Skończmy tę zabawę! Zwarcie. Dobra, przeładowanie. Gin tam szmato, a nie pierdol. Wow. Ona miała nóż. Fajna broń. Jebać to. Mogę to zamknąć? Nie mogę. Tu mieliśmy do otwarcia. Jebać was. Tu nawet szafy nie mam. Patrz, patrz. Pach! Tak to się robi. Dobra, jebać was. Już całkiem jebać. Dobra, my musimy... Dobra, masz tutaj zwarcie w ryj. Jeb, spadł. Ty dostaniesz zwarcie. Ty też dostaniesz zwarciem w ryj. Ja mam was w dupie. Kurwa, ile rzeczy.
Zainstalujmy te wrogie... wrogie oprogramowanie. Póki nikt za mną kurwa tutaj nie jest. Wydostań się z świątyni. Nie wiem, to kurwa jest. Macie tu jeszcze kasę jakąś? Tylko jakieś holo coś tam. Holo pierdoły. Dobra, czas stąd spierdalać. No i GG. No, przeskakuj. Co za zjeb. No, wsiadaj do tego pojazdu, bo mnie za chwilę zrozpierdolą. Dobra, mamy załatwioną misję. No, odbieramy od niej. Miało być po cichu? Nie było po cichu. Całe miasto słyszało, że w świątyni była afera. Twoje wynagrodzenie. Zamykam kontrakt. No szkoda, no sorry. To ile od ciebie w ogóle dostanę? Nawet nie wiem, ile dostałem. Słabyś kasę, co? Dobra, zrobimy następną misję tutaj. Nie, to nie tutaj. Tu jest pojazd. Co to jest? Posiadłość Arasaki. Jebać to. To. Tutaj jest Yakushi jakieś. Kushi. Tutaj mam poboczne i tutaj mam poboczne. Więc ja bym sobie tutaj podskoczył, ale najpierw jeszcze do Netrunnera skoczymy. O, to jest niegłupi pomysł, bo tutaj mamy Netrunnera zaraz za skrzyżowaniem. Jep! Okej. To nie byłem ja. Dobra, tutaj do Netrunnera skoczymy, zobaczymy, czy są jakieś nowe. Bo powinny być już nowe jakieś tutaj. Kradanie się, 8 punktów. Dobra, co my tutaj mamy? Atak wirusowy to nie. Uszkodzenie wszczepów, wezwanie wsparcia to też nie. Interesantów, dźwiękowy. Przywołania, motoryki i zwarcie. A, no to do bani. O, i to perfidnie do bani. To w 100% do bani. No co my tutaj mamy? Mamy zwarcie. Mamy zwarcie na 1500. A piernicze. Ja nawet nie wiedziałem o tym. To wejdźmy tutaj. Wejdźmy w cyberdeka. Jakie to jest mam zwarcie? 1500. Aha. Przegrzanie ten i restart optyki. No to nawet nie wiedziałem o tym. Dobra. To my szybko teraz możemy podjechać. Znaczy ja sobie tepnę się najlepiej. No, najszybciej będzie, jak się tepnę. Więc widzimy się już na miejscu. Dobra, jedziemy już windą na dół. Jak widzicie. Wiem, za chwilę będziemy mogli tylko tam podbiec. Tam 100 metrów jakieś. O, widzicie, już jesteśmy tutaj. No, to zobaczymy, co to jest za zelconko. A, bo mi jeszcze przejedziesz, Mendo. Kurde, to jest tam gdzieś na górze? A, to jest ten mnich! Zaś? Kolejny raz? Czynników chaosu ogarnia cię niezadowolenie.
To znowu ty. Jak ci się podobała pierwsza medytacja? Poczułem się lepiej. Uznajmy, że było lepiej. Praktyka. Na chuj dwa razy zsiadał. Musi być regularna, aby przynosić efekty. Jedna kropla deszczu nikogo nie napoi. Aha. Chcesz spróbować jeszcze raz? Ile kosztuje kolejny brain dance? Ile uważasz? Czyli za free. Wezmę go za darmo. Będę czuwać nad tobą w trakcie medytacji. Ty, ale to wam powiem tak szczerze, to jest po prostu takie... Rozjebunda po prostu z tym Zenem, co nie? Zen. Nie dość, że dzisiaj uśmierciliśmy kolesia, to jeszcze kurde mamy teraz mistrza Zen i jeszcze byliśmy w świątyni mników, co nie? Przed nami wodospad. No zajebisty wodospad. Pozdrawiam cię. W 80% jestem stworzony z ciebie. O, jaka w tobie tajemnica, duchu wody. Raz jesteś... O kurde. Raz jesteś lodem. Raz jesteś śniegiem. Raz jesteś parą. Raz jesteś mgłą. Raz jesteś leczniczą wodą. Skupmy się w to. Raz jesteś wodą zabijającą. Zmyj moje choroby. Ból. Brud ciała. Bodo. Brudne energie. Brudnych ludzi. Brudnych światów. Ja tu powinienem tak siąść po turecku i... Hamastaj. Namastaj. Jedzę. Wolololo. Wolololo. Age of Empires. Wiem, co będę chciał nagrać za niedługo na kanał. Age of Empires. Niegłupi pomysł. I mocny wewnętrzny spokój. O. No i co jeszcze? Ducha wody w siebie. Ciągnąłem. Duch wody i my. To jedno ciało. My jesteśmy wodą. To my spływamy. Poprzez wodospad. No dobra. Coś jeszcze? Dziękuję. Duchu wody. Jezu, jaki wkręt po prostu z tym jest, z mistrzem Zen. Dziękuję. Nie ma życia bez ciebie, jak i bez innych żywiołów. Jakie w tobie ukryte piękno. Jestem ciekaw, ile dodali tych mistrzów Zen. We wszystkich. Dwóch, trzech, czterech? Znaczy cztery misje takie, czy ile? No podejrzewam, że jeszcze jedną jak zrobimy misję, to też będzie mistrz Zen. Bo to jest niedaleko stąd. A wtedy mu zapłacę. Niech ma. Niech się cieszy, niech ma na kole. I na koks. I dziwki. Znowu to samo. Znowu zniknął. Dobra, ale mamy dotyk żywiołów zrobiony. Więc teraz tutaj zadanie poboczne. Też trzeba polecieć. Ale tu będzie chyba już szybciej to przejdziemy. Hej. Tylko czemu... O. Dobra. Czemu mi się to przełączyło? O, dziękuję. Udaj się na wyścig. Ja pierdolę, ja muszę teraz na wyścig lecieć? Czy was już całkiem pojebało? No to dobra, nie, wyścig chcę zrobić następnym tym. Następnym, no. Jak to się nazywa? W następnym odcinku, a nie teraz. Płatka do mnie. Dziękuję. No, siadaj, siadaj.
Ale ja nie chcę teleportować się, więc... my się tam przejedziemy, nie będę na to patrzeć. Trochę pozwiedzacie za ten czas tutaj właśnie okolice i typowych miejskich osiedli. Aleluja. Dobra, tędy przejadę. Jebać to. Co to jest? Nie, no to jest ten automat, który mi się... No i co? Mi tutaj się misja nie udała. Znaczy udała się, bo ona jest... Tylko coś jest nie tak z tym automatem, na stówę. Hej, Kary. Cokolwiek robisz, przestań i przyjeżdżaj do Mariny. Czekam tu na ciebie. Okej, niedługo będę. Zajebiście. Tu czekam. Night City Marina, Pirs 4. Dobrze, dobrze. Tylko... Tylko mnie to właśnie dziwi, czemu ja nie mogę tej misji zrobić. Co z nią jest nie tak? Aha. Dobra, więc ja bym teraz zrobił. Pierwsze co, gdzie tu jest J? Teoria wielkiego wybuchu. A my mamy którą? O 19, ja pierdolę. To chuj, to zakończymy teraz odcinek. Wiem, że nie zrobię tej misji. Nie wiem czemu. Ale bym mógł tą zrobić misję, bo tutaj się nagle pojawiła. Cyberpsychoza, o. Zadanie poboczne. 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 No tutaj jest też, będzie chyba cyberpsychoza. Dobra. Coraz mniej mamy tych już pobocznych tutaj do zrobienia, jak widać. Mamy jedno do zrobienia i później tylko te wozy. Tutaj. Aha, tutaj jeszcze mamy to. Tu mamy kilka samochodów. Tutaj uda się do biura de la Marina. I tutaj mamy trzy koło siebie. Plus... Aha, no trzy koło siebie mamy. Więc spoko. Tutaj mamy też nieco badane. Ale dobra, zróbmy tak, że pojedziemy sobie w następnym odcinku do Szybkiej Wściekłych Baladyna. Gdzie to tam jest? Ja pierdolę. Aż tam, Kobito. Jest tam w ogóle jakaś szybka podróż? Tu jest. Dobra. Więc ja się z wami żegnam, kochani. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie o łapce w górę, to na dole komentarz, no i subskrypcja. Trzymajcie się. Cześć.